Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czeka nas film odnośnie? Odnośnie takiej właśnie lampki. Jak zrobić taką lampkę? Lampkę, taką lampkę. Jest ładna, jest fajna, jest gładka, jest śliska. Miodzio. I ma skryty kabel. Tak. Ogólnie szukaliśmy długo lampek. Generalnie ceny lampek gdzieś tam oscylowały 140-160 zł za sztukę. I to mniejszą niż tą, którą Krzychu wam teraz pokazał. Więc stwierdziliśmy, że w sumie nic trudnego, zrobimy ją sami. No i tak powstała właśnie ta lampka. Także, że jesteście ciekawi, jak to zrobić. I kosztowała ona... 50. Około 50 zł, niecałe 50 zł za sztukę. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak samemu zrobić lampkę i nie przepłacić, to zapraszamy do oglądania. Pierwsze co, to musimy ustalić, jak wysoką chcemy mieć lampkę. My sobie ustaliliśmy, że będziemy mieli jakieś 22 cm wysoki ten pałąk, na której będzie stała ta abażur. Więc teraz musimy to dociąć, więc docinamy. Mamy pałąk, na który będzie stała lampka. Teraz tutaj wymyśliliśmy sobie tak, że to będzie w kwadracie, to ma 15 cm. Tu już sobie zaznaczyłem środek, gdzie będziemy wiercić, żeby zrobić dziurę właśnie na ten pałąk. Wierciłem specjalnie od lewej strony, bo wiedziałem, że tu mi się może trochę uśkubać od tego, więc z tej strony jest idealnie ładnie, bo podkładałem sobie płytę i teraz musimy to tutaj wsadzić. Tak wygląda teraz, jak pojemnik na papier. Papier ręcznikowy. I teraz zaokrąglimy sobie rogi tutaj, wszystkie, bo tak sobie wymyśliliśmy, że ładnie będzie wyglądać, jak będzie zaokrąglona. Każdą stronę już zaobloną, więc teraz to musimy wyszlifować. Teraz będziemy przewiercać ten pałąk, żeby przez to przepuścić wszystkie kable, które będą lecieć od lampki. Mamy takie długie wiertło. Mamy z jednej strony, ale to wiertło jest za krótkie, żeby się przewiercić na dwie strony, więc musimy jeszcze z drugiej strony spróbować trafić w tą samą dziurę. Kupiliśmy od razu taki kabel, który ma włącznik do światła. Tutaj mamy kabel do podłączenia. I musimy sprawdzić, czy nam to tutaj przejdzie. Jej. Przeszło. Więc teraz kolejną rzeczą będziemy musieli przeprowadzić tutaj kabel bokiem, bo nie chcemy, żeby nam tu wychodził pod lampką, bo lampka by stała krzywo. I teraz będziemy tutaj frezować miejsce na kabel. Zmieniliśmy frez na taki do pogłębiania i teraz będziemy nim rowek robić, żeby przepuścić kabel. Mamy wyfrezowany otwór, więc jak teraz tutaj włożymy kabel i będziemy chcieli, żeby nam się tutaj ładnie schował, to już mamy na to miejsce. Teraz będziemy chcieli wkręcić taki gwint z dziurą, na którym będzie zamontowana lampka. Przez ten gwint przepuścimy sobie kable. I teraz, żeby go tutaj wkręcić, to ta dziura jest trochę mała, dlatego weźmiemy sobie większe wiertło i tym większym wiertłem po prostu to powiększymy. Wystarczy tak? Bez tej? Bez tej. To po co ci wiertarka? No nie wiem, po co komu wiertarka. Z
skoro mój mąż potrafi sam wiercić dziurę. Mamy dziurę powiększoną i teraz powinno nam tutaj to się wkręcić. I super. I mamy gwint na lampkę. Gwint oprawki idealnie tutaj pasuje właśnie na taki bolec. Więc teraz sobie go tutaj wkręcimy. Widzimy, że mamy jeszcze tyle miejsca, ale bardzo łatwo wkręca się właśnie tym. On tam blokuje. I już będziemy to mieli. Tylko, że zanim, to fajnie jest sobie przepuścić tędy kable, żeby później... Jaki patent? Ile ty masz patentów? Na chwilę mi było. Przepuścić sobie najpierw kable. O! Żeby później nie celować tutaj, jak nam się to będzie obijać przez tą dziurkę, no nie? Aha. Więc najlepiej od razu sobie tutaj przepuścić. I dopiero z wyciągniętym kablem i teraz to wkręcić. Przekładamy kabel i wkręcamy. Pięknie. Teraz musimy tutaj podłączyć kable. Tu mamy takie montaże szybkie, więc wystarczy ten kabelek tutaj wsadzić. I już trzyma. I drugi. I też już trzyma. Mamy już prawie działającą lampkę. Jeszcze z tej strony będziemy próbować zakryć ten kabel. Jest git. Tak to wyłożymy. Ja sobie tutaj od razu utnę to. I teraz jak to odciąć? To będziemy później odcinać, jak się to przyklei. Tu na boczki dajemy klej. Nie dajemy kleju, bo go nie zatkałem i mi zaschnął. Czekamy do wyschnięcia kleju. Teraz sobie zetniemy ten kawałek, który wystaje. Ten, którym zakryliśmy cały kabel. Okay. Mamy już lampkę pomalowaną. Malowaliśmy ją lakierobejcą. Z dołu przyczepiliśmy jeszcze takie nóżki. Filcowe, żeby nie rysowała szafki, gdyby co. Tutaj mamy to, ten zakryty kabel. Wszystko nam się ładnie skryło. Tutaj tak brzydko pomalowałem, ale do spód to się nikt nie przejmował. I teraz zostało nam tylko zamontowanie abażuru. Abażuru? Abażuru. Mamy taki abażur. Tak. Wystarczy go tutaj założyć i od góry dokręcić kółeczkiem. Ok. I ostatni element, czyli żarówka. Montujemy żarówkę i mamy gotową lampkę. 5 dych zamiast 160 to dla mnie jest wystarczająca różnica i wystarczający argument, żeby zrobić to samo. Tak. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was do kolejnego filmu, który będzie już niebawem. Będzie o konsoli. Robiliśmy razem konsolę, więc też ją pokażemy Wam, jak ją zrobiliśmy. Oczywiście wpadajcie na film o całej sypialni. Też Wam go tutaj zostawiamy. Do zobaczyska. Pa!